Była uważana za jedną z najskuteczniejszych, najbardziej brawurowych agentek, które działały podczas okupacji niemieckiej. Nie tylko dostarczała informacje z Zachodu, ale przede wszystkim wywoziła informacje z okupowanej Polski. 1 maja 1908 roku urodziła się Krystyna Skarbek, as wywiadu nazywany superszpiegiem w spódnicy. Krystyna Skarbek to hrabianka, as wywiadu, łączniczka i kurierka tatrzańska, organizatorka ruchu oporu, agentka brytyjskich służb specjalnych. Ian Fleming napisał książkę o Jamesie Bondzie. Jedna z pierwszych książek Casino Royale przedstawia perypetię agenta Jamesa Bonda, któremu towarzyszy kobieta. Pierwowzorem tej partnerki Bonda była polska arystokratka. Była urodziwa, startowała w konkursie Miss Polonia, jednocześnie uprawiała wspinaczkę wysokogórską, jeździła wspaniale konno. Kobieta bardzo piękna, bardzo energiczna, wzbudzająca szczególnie wśród mężczyzn duże zainteresowanie. Ten temperament, ta energia w pewien sposób została wykorzystana podczas II wojny światowej. Zasłynęła głównie tym, że była agentką brytyjskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. Krystyna przemierzała szlak tatrzański. Przybyła parokrotnie do okupowanej Polski z Węgier. W czasie wojny zapisała się jako polska agentka, która w kierownictwie działań specjalnych SOE, brytyjskiej struktury wywiadu dywersyjnego, odegrała bardzo istotną rolę. Zaczynała od Budapesztu, tam działała na rzecz wywiadu brytyjskiego. Stała się jedną z najlepszych agentek wywiadu brytyjskiego SOE. Sam Churchill, Winston Churchill, miał mówić, że to jest jego ulubiona agentka. Kiedy wojna się skończyła, otrzymała odprawę w postaci 100 funtów, które właściwie nie wystarczały na jakiekolwiek utrzymanie. W 1945 roku, w momencie zakończenia II wojny światowej, otrzymała oczywiście ordery brytyjskie najwyższe, nawet spotkała się z Churchillem, otrzymała nagrodę pieniężną, ale w tej powojennej sytuacji nie mogła tak naprawdę się odnaleźć. Krystyna jest o tyle ciekawą postacią, że o ile w czasie II wojny światowej była bardzo ważną agentką brytyjską, o tyle po II wojnie światowej zdemobilizowana właściwie utrzymywała się z różnej pracy. I była stewardesą na statku, i pracowała gdzieś jako obsługa w kawiarni. Więc tak naprawdę losy tych osób, które mogłyby potem tworzyć polski wywiad po II wojnie światowej, dołożył się zdecydowanie negatywnie, ponieważ los tych ludzi był przesadzony tym, że w Polsce władzę objęli komuniści. Zajmowała się różnymi pracami, była pokojówką, była barmanką, ale niestety ten spokój powojenny nie wpływał dobrze na jej samopoczucie. Poznała m.in. Jana Fleminga, ale również poznała swojego przyszłego zabójcę, człowieka, który był bardzo w niej zakochany i który w 1952 roku po prostu po odmowie przez nią, czy odmowie zaręczyn z nim, po prostu ją zamordował. Wyrok na tym mordercy wykonano bardzo szybko, więc te pewne niedopowiedzenie dotyczące naszej rodaczki w dalszym ciągu wzbudza duże zainteresowanie wśród badaczy. Została złożona na cmentarzu londyńskim. Jej pomnik parę lat temu został odnowiony na jednym z tych cmentarzy londyńskich, gdzie złożone są kości wielu Polaków.